Cześć, witam bardzo serdecznie. Grzesiek Sprawka, firma MotoGP z Lublina. Widzimy się na pierwszym odcinku z serii MotoGP TV poświęconym tematowi kasków. Jest to tak wielki temat i tak obszerny, żeby opowiedzieć wszystko o kaskach, trzeba by nakręcić kilkugodzinny film. Po pierwsze, byłoby to nudne dla większości oglądających, po drugie, nierealne w naszych warunkach do zrobienia. Dlatego postanowiłem podzielić ten temat na kilka podpunktów i podejść do tego od strony użytkownika, który chce kupić swój pierwszy kask. Ponieważ motocykliści, którzy jeżdżą już kilka sezonów, wiedzą dokładnie, jaki kask jest dla nich najlepszy, który model wybrać, mają ulubionych producentów i tutaj jakby trudno im doradzać, oni wiedzą, czego chcą. Ale ktoś, kto kupuje pierwszy motocykl albo myśli o zakupie motocykla, musi zacząć tak naprawdę budowanie swojego stroju czy ekwipunku od zakupu kasku, ponieważ głowa nie rośnie dwa razy. Jest to element, który jest mocno narażony na uszkodzenie w trakcie jazdy motocyklem czy w trakcie jakiegoś wypadku. Dlatego musimy bardzo dbać o to, żeby nasza głowa była zawsze bezpieczna. Temat kasków postanowiłem omówić w pięciu krótkich filmach. Po pierwsze, jakie są rodzaje kasku. Po drugie, jak właściwie dobrać rozmiar kasku i jak dopasować go do swojej głowy. Trzeci film będzie opowiadał o tym, jakie są różnice konstrukcyjne i co wpływa na jakość kasku. Czwarty film omówi zagadnienie, jakie są dodatkowe akcesoria, w które możemy wyposażyć kask czy siebie, tak żeby używanie kasku było lepsze, przyjemniejsze i dawało dodatkowe możliwości. No i na końcu opowiemy o eksploatacji kasku. Jak o niego dbać, jak go czyścić, tak żeby jak najdłużej w bardzo dobrej kondycji nam służył. Zaczynając pierwszy temat, czyli jakie są rodzaje kasku, podzielimy je na pięć podstawowych grup. I tak, zaczynając od kasków najprostszych, najtańszych najczęściej i wybieranych na pojazdy na jednoślady małolitrażowe, czyli będą to skutery, motocykle o pojemności 125 cm, no i również grupa motocykli typu Custom Cruiser i na tych motocyklach najczęściej jeździmy w kaskach otwartych. Kask ten charakteryzuje się tym, że skorupa zewnętrzna nie ma sztywnej szczęki. Jest tutaj tylko szyba ochronna najczęściej. Czasami są to w ogóle kaski bez szyby, z samym daszkiem na przykład. W tym przypadku mamy szybę, która będzie zapobiegała dostawaniu się owadów i do twarzy, do oczu motocyklisty, również chroni lepiej przed wiatrem. Kask bez szyby zupełnie jest kaskiem otwartym i tutaj musimy się liczyć z tym, że okulary na oczach warto mieć. Dodatkową rzeczą w tego typu kaskach czasami jest ochrona przeciwsłoneczna, która też jako krótka szyba może działać. To jest pierwsza grupa kasków. Te kaski kupujemy na skutery. Kolejną grupą kasków są kaski modularne. To będzie ten kask. Jest to kask otwarty, ale wyposażony w szczękę, którą możemy w zależności od potrzeb odpiąć lub przypiąć do kasku. Odpinamy ją, zwalniając blokady i wyciągamy. Teraz mamy klasyczny kask otwarty. Jeśli jeździmy po mieście, w ciepły dzień, potrzebujemy dobrą wentylację, nie rozwijamy nadmiernych prędkości, używamy kasku w tej konfiguracji. W innym przypadku, kiedy na przykład robi się zimno, albo wyjeżdżamy za miasto i będziemy podróżowali z nieco większymi prędkościami, montujemy sobie szczękę i mamy kask
bezpieczniejszy, ponieważ jest to zawsze sztywny element, który jest w stanie przejąć jakąś tam siłę ewentualnego uderzenia. No i mamy kask szczelniejszy, bardziej cichy, lepiej chroniący przed wiatrem i przed warunkami atmosferycznymi. Te kaski są wybierane na maxi skutery, na niektórzy wybierają je również do turystyki, szczególnie ci, którzy cenią sobie lekkość, poręczność i możliwość zmiany konstrukcji kasku. No i oczywiście grupa Custom Cruiser. To jest druga grupa kasków. Trzecia grupa kasków są to kaski integralne. W tym przypadku kask ze szczęką tworzy monolit. Jest to najpopularniejsza i chyba najbardziej znana grupa kasków, ponieważ można w tym kasku jeździć na każdym motocyklu. Daje on największe bezpieczeństwo z racji największej sztywności. Tutaj połączenie jako jedna całość szczęki z pozostałą częścią kasku daje najlepszą ochronę twarzy i głowy. Dodatkowo kaski te mają oczywiście otwierany wizjer. W większości kasków sportowo-turystycznych znajdziemy osłonę przeciwsłoneczną i inne systemy, o których poopowiadam później. Także to jest trzecia grupa kasków. Kolejnym rozwiązaniem wybieranym najczęściej przez motocyklistów jeżdżących turystycznie jest kask szczękowy. Jest to kask, który łączy w sobie cechy zarówno kasku otwartego, jak też kasku integralnego. Ma on tą zaletę, że otwierając szczękę mamy możliwość w trakcie podróży w trakcie krótkiego postoju, na przykład napicia się wody, zjedzenia czegoś, zatankowania paliwa. Możemy, wjeżdżając do miasta, kiedy jest minimalna prędkość, potrzebujemy zapytać o drogę, nieco przewietrzyć głowę. Otwieramy szczękę, mamy kask otwarty. Wyjeżdżamy za miasto, zaczynamy jechać szybciej, zamykamy kask, mamy kask integralny. Różnice pomiędzy kaskiem integralnym a szczękowym, poza tym, że ten da się otworzyć, jest nieco mniejsza sztywność i tutaj połączenie szczęki z kaskiem jest tym elementem, które w trakcie jakiegoś poważnego wypadku może być najsłabszym punktem przedniej części kasku. Poza tym są one zazwyczaj nieco droższe w tej samej klasie, ponieważ jest bardziej skomplikowana budowa, więcej elementów, mechanizmów jest w tym kasku. No i zazwyczaj też w tej samej grupie, w tych samych materiałach, jeśli kask jest wykonany, kaski szczękowe są nieco cięższe, ale w tej chwili postęp, jeśli chodzi o technologię materiałową, jest tak duży, że ta waga zaczyna być coraz niższa i coraz mniej odbiega od kasków integralnych. No i ostatnią grupą kasków, którą wybierzemy jadąc w błoto, jest po prostu kask off-road. Tego typu kaski najlepiej sprawdzają się w użyciach terenowych, na motocyklach enduro, motocross, trial. Zawodnicy jeżdżą w takich kaskach. Do ochrony oczu w tym przypadku służą gogle. Jest to oddzielny element w kasku. Daje to możliwość po pierwsze lepszego doszczelnienia miejsca, gdzie drobiny kurzu, piachu mogą dostać się nam do oczu. Tutaj jest gąbka dookoła, którą doszczelniając oczy, znaczy jakby wizjer do twarzy, mamy zabezpieczone bardzo dobrze oczy. Dodatkowo ten kask jest najczęściej lekki, ponieważ w sporcie jest ważna niska waga, tak żeby kręgosłup się nie męczył i jak najmniejsze siły przenosił. Poza tym jest bardzo dobra wentylacja, ponieważ jazda w terenie to jest duży wysiłek fizyczny. Wysunięta daleko szczęka, chroniąca przed kamieniami, przed ewentualnym uderzeniem, dająca bardzo dobrą wentylację. Dzięki temu oddychanie w takim kasku jest łatwe. No i długi daszek chroniący przed
słońcem, jak też zawodnik pochylając głowę może chronić twarz i oczy przed jakimiś tam odpryskami spod koła jadącego przed nim zawodnika. Także te kaski typowo do offroadu. Tutaj mamy ogólny przegląd, jakie rodzaje kasków są dostępne i kupując motocykl, zastanawiając się nad rozpoczęciem przygody z motocyklami, musimy wiedzieć, że takie rodzaje są i zastanowić się, jaka będzie nasza przygoda, czym będziemy jeździli, jaki rodzaj motocyklizmu będzie nas najbardziej interesował i kręcił. I kierując się tymi wyznacznikami, powinniśmy zdecydować się na wybór któregoś z tych kasków. Należy wspomnieć też o tym, że dla najmłodszych też produkują kaski. Z dzieckiem na motocyklu, zgodnie z przepisami, możemy jeździć bodajże od 7 roku życia. I dla naszych pociech są produkowane kaski o mniejszych średnicach wnętrza i skorupy, tak żeby dziecko ze swoją drobniejszą budową dało radę w kasku jeździć w miarę komfortowo i bezpiecznie. I tak samo jak w tych wszystkich kaskach dla dorosłych też wyróżniamy te wszystkie grupy. Będą to kaski otwarte, będą to kaski integralne z małymi skorupkami, które zapewniają najlepszą ochronę. No i oczywiście będą też kaski off-road, więc trzeba pamiętać o tym, że jeśli mamy zamiar dziecko zabrać na motocykl, na jakąś krótką, nawet przejażdżkę, musi mieć kask na głowie. Jeszcze jedną grupą kasków, trudno się właściwie, nie są to kaski. Ja na to mówię ozdobne nakrycie głowy, ponieważ są to produkty najczęściej bez homologacji. Po prostu kawałek tworzywa, nie wiadomo, że tak powiem, co to jest. Wnętrze jest też takie dość ubogie. Ta warstwa pochłaniająca ewentualne uderzenie jest dość cienka. I są to kaski, których możemy używać na przejażdżkach, na zlotach, nie wiem, pojeździć sobie w tym gdzieś tam dla draki z minimalną prędkością, ale do jazdy na co dzień dla naszego własnego bezpieczeństwa i dla zgodności z przepisami ruchu drogowego nie powinniśmy jeździć w tego typu kaskach. One są dużo tańsze od kasków przeznaczonych do jazdy na motocyklach i tak naprawdę, tak jak mówię, jest to ozdobne nakrycie głowy. Czasami właściciele pojazdów retro, zabytkowych tego typu kaski kupują, bo wygląda to fajnie, ciekawie, można się wyróżnić, ale bezpieczeństwo w takim kasku jest bardzo niskie, więc trzeba o tym pamiętać i sami decydujmy, jak dbamy o naszą głowę. W kolejnym odcinku opowiemy o tym, jak właściwie dobrać rozmiar kasku. I to jest rzecz kluczowa, mająca największy wpływ na bezpieczeństwo i na komfort jazdy motocyklem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.